Witam wszystkich, cześć i czołem. Mamy Odwilż, Bukowince na Podhalu. Trochę topnieje śnieg, ale za dzień, dwa znowu ma sypać. Wiaterek umiarkowany, metr, 2 metry czasami. No, w porywach do 3 metrów na sekundę. Tutaj mi z dachu ze strzechy mi tu spadło na panele. Mam nadzieję, że przeżyły. Trzeba będzie sprawdzić, czy się nic nie pobiło, ale to są stare, solidne panele. I jak widzimy, całe jest zdrowe. Dobrze, że była warstwa śniegu na tym i to zamortyzowało. I co dzisiaj ciekawego? W sumie nic takiego, ale przyszło mi do głowy, żeby podłączyć się miernikiem przed mostek prostowniczy i zobaczyć, ile voltów, jakie napięcie jest przed mostkiem prostowniczym i ile na MPPT pokaże, czyli za mostkiem, o ile coś będzie powiewać, przynajmniej ten metr, 2 metry na sekundę, żeby jakieś ładowanie było w systemie 12 V tego AGM 200 Ah. Chcę go doładować, ale ciężko to jakoś idzie, ponieważ musiałoby ładować 10 amperów non-stop przez 20 godzin, żeby był full naładowany, tak? Teraz jest rozładowany do 12 V, 12,2 jest naładowany. Pasowałoby go naładować do 12, 13,5 V. Wtedy można powiedzieć, że jest naładowany full, tak? No można do 14, ale... Okej. Koło metra na sekundę powiewa. Zobaczymy, jak tam sytuacja na miernikach. Co będzie pokazywać. Okej. Zobaczmy, czy jest jakaś różnica przed mostkiem i za mostkiem. Po prawej stronie na cęgowym mamy przed mostkiem AC. A tutaj mamy za mostkiem DC. Na tym MPPT. I zobaczmy, jaka jest różnica. Mamy 0,7 metra na sekundę. W tym momencie otworzyłem tutaj na balkon i mi od razu spadła temperatura, się schłodziło. Na polu mamy 1,8 stopnia. I popatrzmy chwilę, jak się tutaj zachowuje. Napięcie. Czy będzie jakaś różnica, czy nie? Teraz mamy 1 metr na sekundę. Jak widzimy, tak. Metr na sekundę.
Ciekawe, jak dokładnie pokazuje ten MPPT, ale przy samym ładowaniu on trochę kłamie o 0,3 A, więc podejrzewam, że też może troszkę kłamać, jeśli chodzi o napięcie. Minimalnie. Przydałby się teraz drugi miernik, taki cęgowy, który by pokazywał równie dokładnie jak ten. No i wtedy byśmy wiedzieli, ile jest dokładnie przed mostkiem i za mostkiem. Ale mniej więcej widzimy, że przed mostkiem jest więcej. Okej, teraz zobaczymy, ile mam na akumulatorze. Niby 12 V, a tak naprawdę jest 12,1. Ampery ładowania tutaj, ale teraz słabiutko, bo przed mostkiem pokazuje tam około 13 V. Nie, tu teraz, tu są ampery. Sorry. Tu widzimy słoneczko, czyli prawdopodobnie już jest jakieś ładowanie. Tylko że jak sprawdzałem, to pokazuje 0,0 ampera. A normalnie jest ładowanie 0,3 A. Taka jest różnica. Teraz zobaczymy jeszcze na napięcie. I teraz widzimy tutaj, wolty rosną, jak się podładuje. Do 24 kondensatorów, jak się naładują, to jest ładowanie. Zaraz sprawdzimy. Słabiutko. Nie widać. Przejdziemy tutaj. Ile voltów wykręca?
Dobra, to teraz przełączam ten multimetr cęgowy za mostek i będziemy widzieć, ile leci za mostkiem, jakie jest napięcie i wtedy zobaczymy, kiedy tu zacznie się ładować. Ok, podpinam się teraz z drugiej strony. Tak, na wyjściu. Nie na wejściu. Tak, podpinam się. I teraz zobaczymy. Włączam multimetr. I ustawiamy to na DC. Tak, jest DC. Ale teraz słabo powiewa. Nie, co to ja ustawiłem? Ampery. Sorry. Dobra. Teraz dwa miejsca po przecinku. No i zobaczymy. Przy ilu voltach zacznie się ładowanie, tak, ale to już pokazywałem w poprzednich filmach, także to jest wiadomo, no ale chwilkę zobaczmy. Metry na sekundę, widzimy wiaterek. No słabiutko, słabiutko. Ale widzimy, że wiatrak ledwo się kręci przy tym metrze na sekundę, tak? Startuje przy około 0,7 na sekundę. Jeśli bym podłączył bezpośrednio do akumulatora, to pewnie by ładowało, jeśli jest to 15-17 V, tak? Ale jeśli leci przez ten MPPT, no to niestety musi mieć około 20 V, żeby zaczęło się ładować. No nic, nie ma wiatru. Widzimy, ciemno się robi.